Miałem nadzieję, że będzie to znacznie bardziej wyrównany mecz, że rozpędzony w który wygrywa zarówno mecze domowe, jak i wyjazdowe, będzie miał znacznie trudniejsze zadanie przeciwko zagłębiu Lubin. Wiecie, tak zgodnie z logiką ekstraklasy, ale no RTS wszedł na boisko i w ciągu kilkudziesięciu minut pokazał mi, że dzisiaj ne-ne-ne połodzianie ne, ne, roznieśli zespół z Lubina. 3 do 0. I to ponownie prezentując się po prostu kozacko. szybko się Pierwsza bramka to rzut karny na dwa razy. Za pierwszym Hanoużka w pole karne wbiegł zbyt szybko, poletano widz zagłębia. Także musieliśmy powtórzyć to jedenastkę. Do piłki podszedł Krois Riegler i trafił. Bramka numer dwa to indywidualna akcja Jordiego Sancheza, który minął jak Bobaska Jarosława Jacha, o którym będę mówił więcej dalej w tym filmie, i podał patelnię do. Terpiłowskiego. Ale to po prostu tak wypieszczono patelnię, że Terpiłowski nie mógł nie trafić. A gol numer 3 to w pewnym sensie rehabilitacja za ten rzut karny Hanouszka, ale za to jaka rehabilitacja? Gol z około 20 metrów, myślę, w samo okno, więc nawet bez ewentualnego patrzenia w skrót można stwierdzić i wyobrazić sobie, że było to naprawdę imponujące uderzenie. RTS w zasadzie praktycznie od początku był stroną lepszą, bo dochodzili dość cyklicznie do naprawdę groźnych sytuacji podbramkowych. Pierwszą z nich to był chyba strzał Pawłowskiego w poprzeczkę z Woleja. W drugiej odsłonie gospodarze też ruszyli od początku, dzięki czemu ta szybko strzelona bramka właśnie po akcji Sancheza całkowicie ustawiła już nam ten mecz. Na pochwały Widzewie zasługują oczywiście strzelcy bramek, ale również piłkarze, których będę wymieniał od tego momentu. Jordi Sanchez, powtórzę się, minął jacha jak dzieciaka, podał patelnie, ale nawet w końcówce tego spotkania przy korzystnym rezultacie, mimo że nie musiał tego robić, kradł czas. Pawłowski mimo braku trafienia wydaje mi się, że też dzisiaj na plus, bo te pierwsze zapędy na samym początku tego starcia myślę, że dodały pewności siebie całej drużynie. Myślę też, że przy okazji trzeba pochwalić Pawła Zielińskiego za... To, co robił na prawej stronie boiska, a przede wszystkim za jedną bardzo precyzyjną wrzutkę w pole karne, po której w Bieszczada trafił Mato Milosz z najbliższej odległości, ale samo dogranie było serio bardzo precyzyjne i wręcz na nogę. I myślę, że Letniowski na plus, bo ta jego zmiana wprowadziła ożywienie w momencie, gdy już łodzianie tak czy siak prowadzili wysoko. I tak widzę, że wygrywa i wygrywa i wygrywa, dzięki czemu no, w tabeli wygląda to coraz ciekawiej, bo po tym spotkaniu zespół z łodzi, o ile mnie oczy nie mylą, jest czwarty w klasyfikacji i ma 23 punkty. A jak na Beniaminka, jest to naprawdę wyśmienity wynik i serio jestem ciekawy jak to dalej będzie wyglądało. A Zagłębie zagrało ci tak średnio, że aż żal. W pierwszej połowie na przykład miało się wręcz wrażenie, że ten zespół nie chce strzelić gola. Bo mieli całkiem sporo wrzutek, natomiast nikogo w tym polu karnym nie było. Najgroźniejszym strzałem Lubinian z pierwszej odsłony na przykład był ten strzał Bohara. Tylko, że ostatecznie nie wleciał pod poprzeczkę, bo był tam z którego zapomniałem pochwalić w sekcji o Widzewie. Rawas też zagrał genialnie. Przy okazji, tak jak mówiłem, koszmarna postawa w defensywie Jarosława Jacha. Naprawdę. Bo ta bramka numer to jest całkowicie zapisana na jego konto Ogólnie defensywa przyjezdnych wydaje mi się, że mogła zagrać znacznie lepiej Chociażby ta trzecia brama tu była całkowita autostrada Hannouszka przed bramką I jeszcze tak off topic zahaczę a propos tego karnego na 1 do 0 Bo wydaje mi się, że był on no wątpliwy kurczę no. Ja bym się zdecydowanie nie zdecydował na odgwiezdanie czegoś takiego Ale co by nie mówić, dzięki tej jedenastce w bramce mógł wykazać się Bieszczat, Który był chyba najlepszym zawodnikiem jeśli chodzi o Lubinian Tak, przy wyniku 0 do 3 to jest naprawdę wymowne. Po tym spotkaniu Lubinianie są na 12. miejscu w tabeli z 17 punktami. Ja Was zapraszam do subskrybowania kanału Trada i zapraszam na Facebooka i do posiadania dobrego humoru.